Witam Państwa w tych pięknych okolicznościach przyrody, jak się mówi i powtarza za klasykiem. Słuchajcie, jestem w cieniu, bo to dzisiaj najważniejsza sprawa. Drugi dzień, można powiedzieć, takiego nietypowego upału jak na Anglię. Choć były ciepłe dni już w ubiegłych latach, natomiast no dzisiaj przed chwileczką w kilku miejscach, a jest parę minut po 16:00, w cieniu mierzyłem temperaturę. O, liść mi wchodzi, słuchajcie, w kadr. Mierzyłem temperaturę, o, znowu. I no, jest 40 stopni. Być może w innych miejscach będzie powyżej 40. A tak przy okazji powiem Wam, jestem w parku, chyba największym parku Londynu. Być może jest drugi większy. Jak ktoś ma problem, to można odszukać w Wikipedii, tam pewnie na ten temat informacje są i myślę, że nie są zakłamane. A jestem w Hampstead Heath, bardzo blisko najwyższego wzniesienia właśnie, które jest jedno z siedmiu, które góruje nad Londynem. A jestem w okolicy tak zwanych pondów, czyli ludzie tam w oddali. Nie będę zmieniał, a może pokażę Wam. Przejdziemy sobie z ostrością na... O, tam ludzie w oddali, słuchajcie. Uprawiają, że tak powiem, pływanie w... Tam ludzie w oddali właśnie uprawiają pływanie, jakby to Wam powiedzieć, w bajorze, tak? Bo byłem tam przed chwilą osobiście i no, woda nie jest zbyt ciepła, ale można powiedzieć, warto zdjąć chociaż buty i troszeczkę dać odpocząć nogą w tym upale. Natomiast ja chcę Wam pokazać właśnie coś na temat ludzkości i ludzi. I przejdziemy sobie teraz kawałeczek. O, na razie będę trzymać tak, może tą kamerę. Jestem tutaj, słuchajcie, w okolicy właśnie takiego stawu, pondu, tak, który powstał 12 lat temu, dokładnie, w 2010 roku. Odwrócę sobie, spróbuję Wam tu pokazać. Ustawimy ostrość, bo mam na manualu wszystko. Tak to w tej chwili wygląda. Oczywiście jest to zarośnięte. Tamtej wody praktycznie nie widać, ale zobaczcie, no prawie jak w Polsce, bazie tak zwane. I to jest miejsce chronione, że tak powiem, prawnie. Ponieważ tu jest, można powiedzieć, takie cieki wiosenne. I dzięki tej... tym ciekom właśnie takie pondy się później tam prawie że przez cały rok utrzymują i no i co, mamy roślinki, tak? Mamy roślinki, no i mamy, zobaczcie, olbrzymie drzewa, jak zresztą tu jeszcze zrobimy panoramę, weźmiemy sobie ND filter, bo pod słońce tak to wygląda, można powiedzieć, prawie żywej duszy, wszyscy by uciekali, bo upał naprawdę doskwiera. No i niby wszystko fajnie, pięknie. Zobaczcie, wyszedłem na chwilę tylko na pełne słońce i cieknę jak kran. Wszystko pięknie, ładnie. Mamy rezerwat, mamy zagramanice, tak, cywilizowany świat, ale wystarczy zrobić parę kroków. Wezmę plecak i pokażę Wam, jak ta ludzkość jest głupia po prostu, tak. Wejdziemy sobie w cień, w takie jeszcze piękniejsze okoliczności przyrody. No i pokażę Wam, że
nawet w takim upale rosną nam tutaj kwiatki pod postacią grzybków, tak? Mamy pięknego grzybka, ale mamy więcej kwiatków tutaj, ludzkich kwiatków. Zobaczcie, jaki syf. Pięknie, tak? Proszę. No tak. Człowiek to chyba jest najgorsza bestia na tej planecie. No i tym takim nieoptymistycznym akcentem chciałem zakończyć, słuchajcie, taką krótką pocztówkę z wakacji moich, które odbywam sobie niedaleko swojego domu, bo cztery stacje Overgrandem. Do następnego razu. Cześć.